Co tak późno? Późno? Dopiero 6. Ja specjalnie dla ciebie wyszedłem dzisiaj wcześniej z pracy, a zastałem puste mieszkanie. Trzeba mnie było uprzedzić. No przecież dzwoniłem, nie odbierałaś. No tak, wyładował mi się telefon. Byłaś na zakupach? Tak. No, przecież mogliśmy pójść razem. O, doprawdy? A od kiedy ty masz czas na takie akcje? Zresztą to były babskie zakupy, idę umyć ręce. Zwariowałaś? O co ci chodzi? Ja nie wiem, ile kosztowała ta bielizna. I chyba nie chcę wiedzieć. Ale te perfumy na pewno są drogie. Co ty mnie rozliczasz? Może, skoro nie wiesz, co robisz. Ja wypruwam sobie żyły, żeby nas było stać na raty kredytu. A ty co, szastasz kasą? Szastam? A no tak, bo przecież według ciebie to ja powinnam chodzić w worku i jeść suchy chleb. Może tak, kredyt sam się nie spłaci. Wiesz co? Mam po kokardę twojej pracy, kredytu i tego ciągłego zaciskania pasa. Nienawidzę tego domu, bo to nie jest mieszkanie, tylko jakaś cela klasztorna, w której ciągle siedzę sama. Wiesz co? To już jest jakaś paranoja. Przecież to ty naciskałaś, żebyśmy kupili to mieszkanie. Nie wiedziałaś, z czym to się wiąże? Weź się ogarnij, bo masz 27 lat, a nie 5!